niedzielę, przelew nosa i potrzebne wyprawy do świątyni opatrzności Bożej. Ludzie będą szli, którzy dzielą się chlebem, czyli potrzebne procesje, potrzebne pochody, potrzebne przemarsze. Taką pogodę, no to i dobrze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po północy, jest niedziela 4 czerwca, 155 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.18, zajdzie 10 minut przed 21. Imieniny obchodzą Franciszek i Karol, a my rozpoczynamy noc w Polskim Radiu 24. Niektóre także o charakterze masowym i na rozmowę o jednej z nich dzisiaj Państwa zapraszam. Ksiądz Marek Michalik, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Wiśle Czarnym, organizator sztafety rowerowej 500 km na 500 lat reformacji. Proszę nam przybliżyć, proszę księdza, cóż to takiego, kto będzie w tej sztafecie brał udział, kiedy dokładnie się odbędzie, jaką trasą. Więc sztafeta odbędzie się piątek, sobota. Start w dwóch kategoriach. Kategoria sportowa dla takich osób, które bardziej cenią sobie wyczynowy charakter jazdy na rowerze, i kategoria open dla każdego, kto lubi jeździć na rowerze. Dwie kategorie. Długość trasy to 500 km. Odwołuje się oczywiście do tej idei 500 lat reformacji, którą obchodzimy w 2017 roku. Trasa będzie biegła w oku zbiornika Jezioro Czerniańskie w Wiśle i trasa będzie liczyła jedna pętla około 5 km i każda drużyna, która się zgłosiła do tej sztafety, będzie pokonywała tą pętlę około 100 razy. Czyli zdecydowaliście się na taką formę zamkniętą, prawda? Takiej pętli, a nie na przykład na trasę od do. Czy to miało jakieś znaczenie? Czy to tak było po prostu prościej zorganizować, czy też chodziło... Myślę, że bardziej logistycznie było to prościej dla nas zorganizować, ponieważ wszystko mamy na miejscu i tutaj będzie miasteczko namiotowe ze strefą zmian, będzie też koncert na zakończenie sztafety, więc mamy wszystko na miejscu, więc łatwiej to jest zorganizować i start, i zakończenie w jednym miejscu. Będzie wiele atrakcji nie tylko dla zawodników, ale także dla kibiców, więc dlatego to tutaj żeśmy się zdecydowali na Wisłę. A te atrakcje dla kibiców, to co to będzie? Oprócz kibicowania to oczywiście będą stoiska gastronomiczne, zróżnicowane, dla każdego coś dobrego. Będzie cały czas płonęło ognisko, gdzie będzie można czy w nocy, czy w dzień sobie smażyć kiełbaskę. Będzie taka strefa spotkań, gdzie będzie można kupić herbatę, kawkę, po prostu pobyć razem, porozmawiać, jeżeli ktoś będzie miał ochotę pobawić się w jakieś gry ruchowe. To wszystko będzie się działo równocześnie z wyścigiem. Wyścig zgromadzi, jak rozumiem, rowerzystów, którzy zgłosili swój akces. Czy to są ludzie w każdym wieku, czy są jakieś kategorie? Patrząc na dystans, to widzę, że raczej nieprzygotowani to nie dadzą rady. To zawsze z tym przygotowaniem to jest tak, że minimum trzeba 5 km przejechać, bo tyle ma pętla. I są drużyny, które mają po kilkadziesiąt osób, czyli 50 osób jest taka drużyna, więc wtedy wypada dwa okrążenia na jedną osobę, więc to jest, powiedzmy, taki dystans do pokonania. Natomiast jeżeli chodzi o wiek uczestników, to są to zarówno i dzieci, osoby dorosłe, a także seniorzy, blisko 80-letni panowie i panie, które również chcą uczcić w ten sposób jubileusz reformacji. A czy to są wszystko ludzie z okolicy, miejscowi, czy też przyjadą z daleka? Z tego, co patrzyłem na zgłoszenia, no to niestety bardziej się to ograniczyło do lokalnych i parafii, i miejscowości, ponieważ z dalsza jakoś nie było zainteresowania, żeby tutaj przyjechać. A skąd w ogóle taki pomysł? Kto to wymyślił? To ksiądz proboszcz rzucił takie hasło, czy skądś przyszło? No pewnego dnia wybrałem się na przejażdżkę rowerową i tak stwierdziłem, że objadę sobie z zachmury dookoła i kiedy podjechałem pod dom, patrzę na licznik, równiutkie 5 km pykło, więc
z radą parafialną, że zorganizujemy tego typu zawody, że 100 razy objedziemy do Polic z okazji reformacji. I pomysł chwycił, tak? Od razu chwycił, czy długo trzeba było namawiać? Bo to były, rozumiem, zgłoszenia indywidualne, takie osobiste, czy można było się jakoś zgłosić korespondencyjnie? Powołaliśmy specjalną stronę internetową www.sztafetarowerowa500.pl, na której się znalazły wszystkie szczegóły dotyczące sztafety, jak również był tam formularz zgłoszeniowy dla drużyn. Nie przyjmowaliśmy pojedynczych zgłoszeń raczej. Raczej żeśmy szli w to, żeby zgłaszały się całe drużyny. I przez ten właśnie formularz, przez stronę zgłosiło się 19 drużyn. Jak przeczytałem, w dwóch kategoriach sport i open, czyli sport to tacy bardziej zaprawieni, prawda? Jeżdżący tak. Na rowerze, rywalizujący, i open dla wszystkich, którzy lubią jeździć rekreacyjnie, ale to jakby oznacza, że ci w kategorii sport będą jechać osobno, a ci w open osobno? To znaczy kategoria sport pojedzie troszeczkę krócej. Będą startować troszeczkę później, o 5 godzin później startują, więc po prostu pojadą tę samą trasę, tylko będą musieli ją pokonać w 24 godziny, a nie w 30 godzin. Założyliśmy sobie, że w ten sposób to będzie taki wymóg. Sztafeta odbywać się będzie także nocą, dlatego konieczne jest, aby rowery były wyposażone w oświetlenie i elementy odblaskowe. Czy ta trasa jest trudna? Są elementy dla niewprawionych rowerzystów, powiedzmy rowerzystów miejskich, które mogą troszeczkę przerażać, na przykład jest 20-metrowy podjazd, gdzie ja osobiście muszę podprowadzić rower, jest 300 metrów przez las, więc może nocą kogoś to przerażać, ale jest to przejezdne, wszystko przygotowane, zabezpieczone. Większość trasy biegnie po drogach asfaltowych, więc tutaj się nie ma czego bać. A jakie są nagrody? Główną nagrodą jest to, że w ogóle ktoś chce wziąć udział w tej sztafecie. Nie przewidzieliśmy jakichś bardzo cennych nagród ze względu na to, że nie mieliśmy jakichś dużych sponsorów. Natomiast są przewidziane puchary dla zwycięskich drużyn w każdej kategorii. Są przewidziane dla każdego uczestnika medale za udział. Każdy taki medal otrzyma ze smyczą pamiątkową. Będą nagrody w systemie losowania. To znaczy, że kiedy wszystkie drużyny już zakończą rywalizację, to przed koncertem będą rozlosowywane nagrody, aby każdy miał okazję jakąś nagrodę dostać. Czy to małe dziecko, które też dość kiepski może czas uzyskać, czy to, że tak powiem, zawodowy rowerzysta, który osiąga bardzo dobre czasy, więc w ten sposób chcemy nagrody rozlosować. Czyli to właściwie oznacza, że nie będzie przegranych, że nie ma przegranych w takiej sztafecie, że każdy coś będzie z tego miał, jakąś nagrodę pocieszenia chociażby. Dokładnie. Znaczy, taka jest idea przede wszystkim, bo generalnie sama idea reformacji skupia się między innymi wokół tego, żeby być razem i żeby pokazać, że nie jesteśmy sami w tej całej sztafecie Bożego Słowa, która była przez 500 lat przekazywana. Więc zatem chcemy po prostu, aby każdy wyszedł usatysfakcjonowany z tego. Bardzo księdzu dziękuję. Jeszcze warto dodać, że patronat honorowy nad sztafetą objął biskup diecezji cieszyńskiej. Czy biskup Korczego jeździ rowerem? Ksiądz biskup Korczego jeździ rowerem razem z żoną, tandemem, więc będzie mu trudno jechać swoim rowerem, ale jak z nim rozmawiałem dzisiaj, to zapowiada swoją obecność na koncercie i może uda mu się na rundę honorową, czyli na pierwsze okrążenie, dojechać. Jeszcze warto dodać, że patronat honorowy objął także burmistrz miasta Wisły nad tą imprezą, pan Tomasz Bujok. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Witan. Do usłyszenia. Powtórka programu. Naszym gościem jest pani Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No i chyba będziemy się chwalić, mam takie wrażenie. Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w roku 2018. Będziemy się tym chwalić? Bardzo mocno już się tym chwalimy. Od wczoraj wiemy, że właśnie szczyt klimatyczny 2018 odbędzie się w Katowicach. To kolejna doskonała wiadomość w ostatnich dniach dla Katowic, bo przypomnijmy, że otrzymaliśmy także tytuł miasta gospodarza międzynarodowej konferencji antydopingowej w roku 2019. Także przed nami duże wydarzenia w Katowicach. To jakaś katowicka ofensywa?
przeddzień wejścia do metropolii. Będziemy stolicą ponad 2-milionowej metropolii, także duży organ może więcej, może rywalizować z największymi w Europie. I te ostatnie wydarzenia pokazują i potwierdzają to, że to jest słuszna droga, na którą postawiliśmy już jakiś czas temu. W Katowicach mamy największą w Polsce infrastrukturę, która pozwala organizować wydarzenia kongresowe. Jest to SPODEK i Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Do tego przedstawiciele ONZ-u, którzy gościli u nas w kwietniu, docenili także tą bazę hotelarską, gastronomiczną, a także transport. Także tutaj czekamy z niecierpliwieniem na największych gości. Waszym konkurentem, waszym, czyli Katowic, był Gdańsk. Te batalie udało się zakończyć zwycięsko dla stolicy Śląska. Co było decydujące? Rzeczywiście w opinii specjalistów najsilniejszym kontrkandydatem stolicy województwa śląskiego był Gdańsk. Natomiast tutaj przedstawiciele ONZ-u wielokrotnie powtarzali i mówili, że ogromne wrażenie zrobiła przemiana Katowic, jaka w ostatnich latach nastąpiła, a także walka o czyste powietrze. Jesteśmy dziś wiodącym ośrodkiem w kraju, jeżeli chodzi o niwelowanie skutków wieloletniej degradacji środowiska. Dlatego chcemy aspirować także tutaj do roli jednego z ponadregionalnych liderów ekoodpowiedzialności tej części Europy. Czy te starania, ten wybór, to jest pewnego rodzaju walka, no, z takim stereotypem, który chyba cały czas dosyć mocno funkcjonuje, bo wybaczy pani za to, co powiem, ale mam takie wrażenie, że większości Polaków Katowice nie kojarzą się ze szczytem klimatycznym, z czystą energią i czystym powietrzem, a wręcz przeciwnie. Dokładnie, tutaj Katowice przeszły ogromną metamorfozę w ostatnich latach. Goście, którzy przyjeżdżają do Katowic, nie mogą uwierzyć, jak wielką przemianę przeszły Katowice. W momencie wizytacji przedstawicieli ONZ-u pokazywaliśmy strefę kultury, która jest uznawana zresztą za najodważniejszą rewitalizację w skali całego kraju. Tutaj przecież niedawno był obszar eksploatowany przez kopalnie, a dzisiaj jest miejsce, w którym znajduje się siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego, a także Międzynarodowe Centrum Kongresowe. No i myśli pani, że tego typu inicjatywy i tego typu wydarzenia jak szczyt klimatyczny sprawią, że Polacy rzeczywiście zaczną na Katowice patrzeć w zupełnie inny sposób, bardziej zielony? Mamy taką nadzieję, zresztą ponad połowa terenów Katowic to tereny zielone. Tutaj coraz częściej słyszymy, że rzeczywiście w Katowicach, w samym centrum można popływać na kajaku, o czym wielu gości nie wiedziało, także widać tą ogromną przemianę. I mamy nadzieję, że takie wydarzenia jak szczyt klimatyczny ONZ pozwolą pokazać Katowice szerzej, międzynarodowo, jako miasto zielone, miasto nowoczesne, które jest gospodarzem wielu ważnych wydarzeń. A nie obawia się pani, że temat, przebieg tej konferencji może sprawić, że o samych Katowicach, o samym mieście, no o tym, co Katowice chcą pokazać światu, że o tym może być cicho, dlatego że pewnego rodzaju kontrowersje, problemy przykryją ten obraz Katowic. No tu oczywiście odnoszę się do tej bardzo świeżej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wycofuje się z porozumień paryskich. Można się spodziewać, że ten szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się za półtora roku, bo mówimy, jeżeli dobrze pamiętam, o grudniu 2018 roku, to może być szczyt bardzo, bardzo trudny. Tematycznie szczyt, który odbędzie się na początku grudnia 2018 roku, rzeczywiście może być trudny. Natomiast wszyscy przyjeżdżają do Katowic. Oznacza to także cały szereg korzyści nie tylko dla miasta, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Przybycie tysięcy gości oznacza wymierne zyski dla przedsiębiorców tutejszej gastronomii, hotelarzy i wielu innych podmiotów. Także będzie to okazja do promocji, ale także realnych zysków dla przedsiębiorców. A nie boi się pani reakcji samych mieszkańców Katowic, bo nie oszukujmy się, tysiące gości to oczywiście zysk dla hotelarzy, zysk dla właścicieli restauracji, ale jednocześnie olbrzymie utrudnianie, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście dla takiego przeciętnego mieszkańca Katowic. Dla Katowic to nie jest pierwsze spore wydarzenie.
Właśnie u nas odbywa się największa impreza w Polsce, Intel Extreme Masters, która gromadzi kilkadziesiąt tysięcy gości. Także tutaj to nie jest pierwsze takie wydarzenie, które będzie wymuszało na pewno pewne zmiany organizacyjne. Natomiast staramy się tutaj tak wszystko przygotowywać, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze. Jesteśmy w tej dogodnej sytuacji, kiedy mamy halę Spotka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w ścisłym centrum. Pozostałe obiekty są doskonale połączone komunikacją, co potwierdzili delegaci ONZ-u w kwietniu. Także tutaj jesteśmy pozytywnie nastawieni i optymistycznie patrzymy na to wydarzenie. Oczywiście możemy mówić o największych imprezach, które do tej pory odbywały się w Katowicach, ale musimy pamiętać również o tym, że wielokrotnie na tego typu imprezy jak szczyt klimatyczny zjeżdżały się głowy najważniejszych światowych mocarstw. No to raz, to oznacza, że być może te obostrzenia będą o wiele większe. Dwa, to oznacza o wiele większe wyzwanie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa gościom. Jesteśmy na to gotowi. Tutaj na pewno dołożymy wszelkich starań, aby całe wydarzenie było bezpieczne zarówno dla wszystkich gości, którzy przyjadą do Katowic, jak również dla mieszkańców, którzy są tutaj na stałe, żyją w Katowicach, a także wszystkich tych, którzy po prostu przyjeżdżają do Katowic każdego dnia do pracy. Bo trzeba pamiętać, że Katowice są stolicą dwumilionowej metropolii i tutaj musimy także pamiętać o tych wszystkich, którzy na przykład pracują w mieście. Do szczytu pozostało półtora roku. Najważniejsze wyzwanie, z którymi Katowice muszą się w tym czasie zmierzyć? Przede wszystkim tutaj musimy dołożyć wszelkich starań, aby to wydarzenie było bezpieczne i przygotować je w jak najlepszy sposób, aby zarówno goście, jak i mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że tak duże wydarzenie odbywa się właśnie tutaj. Pani Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. No i przypomnę, Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się w grudniu 2018 roku. Powtórka programu. Tuż przed północą 4 czerwca 1992 roku premier Jan Olszewski wygłosił swoje orędzie. Po północy jego rząd otrzymał wotum nieufności od Sejmu. Jak pani wspomina ten dzień, ten wieczór i tą noc? Tą atmosferę bardzo dobrze pamiętam, bo wówczas zresztą mój ojciec był prezesem telewizji, ponieważ w swojej naiwności myślał, że argumenty, które przytacza premier Olszewski, są tak oczywiste, że one muszą przekonać uczciwych ludzi. No i pamiętam, jak zdecydował, że to przemówienie poszło na obu kanałach, poszło o oburzeniu prasy na obu kanałach telewizji polskiej, to on zdecydował o tym. No i pamiętam również, że myśmy relacjonowali to wystąpienie. No a potem natychmiast ten rząd został odwołany. Natychmiast postanowiono odwołać wszystkich ministrów. To się odbywało z jakimiś niesłychanymi takimi, powiedziałabym, quasi-antyterrorystycznymi w ogóle oprawą, bo to prawie, że natychmiast po prostu kazano wyjść im z ministerstw. No wiem, że do mojego ojca natychmiast przyszła informacja o tym, chcieli mu wręczyć odwołanie z funkcji. Wtedy premier powoływał prezesa radiokomitetu, bo to jeszcze radiokomitet był. Przyniesiono mu to do domu. Moja matka powiedziała, że po godzinie 10 to do domu nawet milicja bez nakazu nie wchodziła, a nawet i z nakazem, tylko do godziny 10 i od 6 rano. I w związku z tym powiedziała panom, że odwołanie to wręczą mężowi jutro w biurze jego. I tam on będzie, przyjmie odwołanie. No i rzeczywiście tak się stało. Natomiast ja pamiętam atmosferę w telewizji, która się wiązała nie z samym może już tym tylko wystąpieniem, ale z całą otoczką tego wszystkiego, tym co się działo wcześniej, tym co się działo zaraz potem. No to rzeczywiście pamiętam nieźle. To było takie wspomnienie dosyć pokoleniowe dla takiej grupy młodych dziennikarzy, którzy przyszli do telewizji wtedy, przekonani, że będą tworzyć tu nową telewizję, już zupełnie taką niekomunistyczną, a wręcz antykomunistyczną nawet. No i myśmy, muszę powiedzieć, że tak dostali w skórę przed i po tym 4 czerwca, że znaczna większość z nas pamięta to zapewne do dziś. No właśnie, ten polityczny podział wyraźny, który wtedy właśnie się pojawił, również wpłynął na środowisko dziennikarskie. Tutaj też pojawili się zwolennicy lustracji i zdecydowani przeciwnicy. Podział w dziennikarstwie był tutaj również widoczny. Ta scena polityczna przekładała się na to środowisko. To nie był podział. Ta grupa, która opowiadała się za lustracją w środowisku dziennikarskim, ona została nakryta czapkami, bym powiedziała. To nawet nie był podział. Myśmy byli tak słabi
wówczas jeszcze. A te wszystkie dominujące media były tak absolutnie przeciwne temu, że myśmy nawet nie bardzo mieli nawet dokąd się wycofać. Poziom fikcji, który był wtedy w tych mediach obecny, był niesamowity. To znaczy jakaś taka wizja, że z powodu tej lustracji będą się dziać rzeczy straszne. Po prostu jak się ujawni, kto był tym współpracownikiem, no to po prostu to trup będzie się ścielił gęsto, wszyscy będą skakać z okien. Poza tym to są na pewno błędne informacje, więc nie wiadomo, dlaczego nie mieli skakać z okien z powodu błędnych informacji. No ale one będą wszystkie błędne, sfałszowane. No a było jasne i dla mnie było jasne, dla tej grupy ludzi, którzy jakby z którymi się czułam wówczas bliżej, że bez rozbrojenia tego rodzaju bomby, tego rodzaju niewypału, który jest podłożony pod polską niepodległość, no to będzie bardzo trudno funkcjonować, dlatego że po prostu podstawą wszelkiego ludzkiego funkcjonowania jest odpowiedzialność, jakaś odpowiedzialność. I teraz tak, nie można egzekwować odpowiedzialności, że my dopiero od dziś będziemy odpowiedzialni. Za wszystko, co robiliśmy wcześniej, jesteśmy nieodpowiedzialni. To znaczy nieodpowiedzialność za to, co było, sugeruje dalszą nieodpowiedzialność. To znaczy tak naprawdę to tworzy kulturę nieodpowiedzialności. Moim zdaniem zresztą tak się stało w naszej trzeciej RP, że ta kultura od nieodpowiedzialności zaczęła królować. Natomiast myśmy byli przekonani, że ta odpowiedzialność jest jednak konieczna i że trzeba tutaj rozdrapać ten strupek, żeby się ta rana mogła zagoić po prostu. Tak naprawdę to była szersza wojna, bo to była taka wojna broniącego się starego układu, jeszcze komunistycznego. Warto zauważyć, że nie mieliśmy roku 2017, tylko mieliśmy wówczas 92. A 92 rok to było 3 lata po rozpoczęciu się tej nowej polskiej niepodległości. Więc ten komunizm jeszcze był bardzo, czy też realny socjalizm, czy jak nazwać ten parszywy ustrój, który panował, jeszcze był bardzo żywy. No i widać było, że ma nadzieję ocalić się w ten sposób, że się jakoś tak sklei z częścią nowych elit, częścią tych elit solidarnościowych. Zresztą ludzi skądinąd często przyzwoitych i porządnych, którzy przerażeni byli. Część z nich miała pewnie jakieś interesy, a część była po prostu przerażona tym, co z tego wyjdziesz. Jak to? To będzie straszne. Tu się nagle okaże, że i ten donosił, i tamten, jak my to przeżyjemy. Cała masa ludzi nie chciała stanąć z tym oko w oko, nawet jeżeli to nie ich dotyczyło. No a oczywiście w przypadku części ludzi była kwestia własnego interesu, po prostu interesu własnego, grupowego, znajomych. Ale w każdym razie bardzo, bardzo starannie wszyscy ci, którzy jakby obalili ten rząd i zaczęli rządzić, prawda, to bardzo starannie przyłożyli się do tego, żeby uniemożliwić wszelkie ruchy w tej dziedzinie. Autopromocja. No justice! No peace! We will make America great! Brexit means Brexit. Nowe konflikty, nowe sojusze, nowe wyzwania. Siły naszej obcej rodziny Rosji. Polska i Niemcy to ważni partnerzy. Sprawy, które mają wpływ na nasze życie. Ważne pytania i ważne odpowiedzi. Czy uda się utrzymać Irak? Czy Europa powinna przeciwstawić się? Myślę, że te zmiany już się zaczęły. Zobaczymy, co dalej będzie, w którym kierunku sprawy się potoczą. Od poniedziałku do piątku po 12.30 magazyn międzynarodowy Świat w południe. Zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Autopromocja. Zbliża się w pół do pierwszej. Polskie Radio 24. My Państwa informujemy o tym, co wydarzyło się w Londynie. Incydent na moście londyńskim. Według doniesień samochód wjechał w pieszych. Na miejscu jest nasz korespondent, korespondent Polskiego Radia, Adam Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adamie, powiedz, jakie są najnowsze informacje na temat tego, co się wydarzyło? Ponieważ do zdarzenia doszło jakąś niecałą godzinę temu, to zbyt wielu szczegółów nie mamy. Według pierwszych relacji biały van kierujący się od strony centrum na południe miasta zjechał na chodnik, taranując ludzi. Pierwsze doniesienia mówiło o sześciu poszkodowanych. W miarę upływu czasu kolejne doniesienia mówiły o ataku lodownika. To wciąż jeszcze jest niepotwierdzone, dodajmy. Wciąż jeszcze czekamy na oficjalne oświadczenie ze strony policji. Są świadkowie, którzy mówią o strzałach, kilkukrotnych strzałach, które rozlec się miały w okolicy, która błyskawicznie została odcięta przez policję. Tu relacje świadków są zgodne. Dwie-trzy minuty od zgłoszenia zdarzenia już na miejscu pojawił się szereg pojazdów policyjnych. Stacja London Bridge zostaje teraz zamknięta, a my czekamy na dalsze szczegóły.
będziemy do tego tematu wracać. Jeszcze chciałabym tylko zapytać, czy już jakiekolwiek informacje do ciebie dotarły, bo teraz media podają, w TVP Info pojawiła się informacja, że kolejny atak na market w Londynie, Broad Market. Czy brytyjskie media też takie informacje podają? Polo Market znajduje się tuż przy London Bridge, jak rozumiem, wynika to z tego prostu, że ta ciężarówka zjeżdżała od strony Borough Market właśnie. Czyli mówimy to samo miejsce, o tym samym ataku, nie jest to kolejny atak, bo brzmiało to dość niepokojąco. Będziemy jeszcze informacje Państwu przekazywać na bieżąco, tymczasem z Londynu Adam Dąbrowski, bardzo dziękujemy. A tak o ewentualnych przyczynach tego, co stało się w Londynie, mówił w TVP Info dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Czy w tej chwili możemy tylko spekulować, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, jaki to miał charakter, czy równie dobrze mógł to być pijany kierowca. Natomiast media spekulują w tej chwili o kolejnym zamachu. Jeżeli potwierdziłaby się ta jedna informacja, która pojawiała się od naocznych świadków, pamiętajmy, że to są ludzie spanikowani, w związku z tym mogą wyolbrzymiać to, co widzieli, albo po prostu źle interpretować to, co widzieli, to wspominali o jakiejś jednej osobie zaatakowanej nożem. Gdyby tak było, to mielibyśmy praktycznie 100% potwierdzenie, że był to zamach terrorystyczny. Na razie jeszcze tego nie wiem. Ale warto też wspomnieć o tym, że no nie dalej jak wczoraj wieczorem i dzisiaj przez pół dnia różne kanały państwa islamskiego publikowały właśnie nawoływania dokładnie do ataków ciężarówkami, nożami w trakcie Ramadanu. Reporterka BBC, która była na miejscu zdarzenia, relacjonowała, że widziała skutego kajdankami mężczyznę zatrzymanego przez policję. Brytyjskie media przekazały również, że świadkowie słyszeli również strzały, ale mogły być one oddane przez policjantów. Przypomnijmy, że doszło do incydentu na moście londyńskim. Jak twierdzi policja, był to poważny incydent. Według doniesień co najmniej kilka osób zostało rannych, ale pojawiały się również informacje, że tych osób rannych może być nawet 20. Media informują, że most został zamknięty dla ruchu. Zamknięto również okoliczne stacje metra. Na miejscu jest dużo wozów policyjnych. Do tego tematu będziemy wracać w serwisie o godzinie 1 za 26 minut. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. A moim i Państwa gościem w studiu jest dzisiaj Rafał Ziemkiewicz. Właściwie człowiek, którego nie trzeba przedstawiać. Człowiek orkiestra, pisarz, redaktor, publicysta, komentator i krytyk polskiej i nie tylko polskiej sceny politycznej i nie tylko politycznej. Witam, panie Rafale. Dzień dobry, witam serdecznie. Może trudno nazwać to studiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na stoisku Polskiego Radia Centrum Nauki Kopernik. Jak słychać zresztą w tle dźwięki rozmaite pikniku naukowego. Tak, no piknik naukowy, czyli nauka przyszłości, ale zawsze przyszłość kiedyś stanie się przeszłością, czyli stanie się historią. Dlaczego dzisiaj się spotykamy? Spotykamy się nie tylko dlatego, że jest piknik naukowy i że wszystko jest historią, ale dlatego, że niedawno ukazała się pana książka na rynku. Książka, która wywołała mnóstwo kontrowersji, burzę, protestów. Książka zatytułowana Złowrogi Cień Marszałka. Chodzi oczywiście o marszałka Piłsudskiego, zresztą cóż, no jeden był marszałek w polskich dziejach, dlatego zresztą wybrał sobie Józef Piłsudski takie miano. To coś mówi też tak o jego sposobie działania, jego osobowości. Myślałem, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że no, książka będzie jakieś kontrowersje wywoływać, ponieważ o Piłsudskim przywykliśmy tylko na kolanach, ewentualnie, a to jest stosunkowo niszowa sprawa, jest też czarna legenda Piłsudskiego, w której z kolei no, Józef Piłsudski jest potworem od początku do końca. A moją ambicją było po prostu pokazanie prawdy, bo tylko prawda jest ciekawa, jak Józef Mackiewicz mówił, oddanie sprawiedliwości Józefowi Piłsudskiemu tam, gdzie on ma naprawdę zasługi dla Polski, pokazanie miejsc, gdzie przypisano mu zasługi cudze, albo gdzie nadmiarę jego zasługi rozdęto. No i przede wszystkim zmierzenie się z tym mitem, czy on nam naprawdę dobrze robi, czy on jest Polsce potrzebny, czy ten mit, który był bardzo użyteczny w czasach PRL-u, nie jest aby mitem
zupełnie nieprzystającym do tego, w jakich cnót potrzebuje państwo obywatelskie, państwo wolne. A w ogóle jest problem z Piłsudskim, co zrobić, bo jest jakby dwóch Piłsudskich w naszej tradycji. Jest ten Piłsudski, naczelnik państwa, zwycięzca Bitwy Warszawskiej, więc postać jednoznacznie pozytywna. No ale jest też Piłsudski, który zrobił przewrót majowy, który zbudował w Polsce obóz koncentracyjny, bo tym była Bereza Kartuska, który patronował represją wobec opozycji, zupełnie nie dającym się obronić, a nawet mordą politycznym. I tu mamy pewien problem, bo jak czcić tego dobrego Piłsudskiego, a zapominać o tym, że był też niedobry. No ale te rzeczy, o których pan powiedział, przewrót majowy, Bereza Kartuska, przez Piłsudczyków nazywane są działaniem dla dobra Rzeczypospolitej. No, Jaruzelski też stan wojenny nazywał działaniem dla dobra Rzeczypospolitej. To trudno brać pod uwagę, czy jakby przesadnie cenić wysoko argumenty ludzi, którzy byli bezpośrednio zainteresowani w tym, żeby represje ustrojowo utrzymywać. Ale jest taka rzeczywiście teza i to jest ten mit, to jest moim zdaniem ta najgorsza, najbardziej szkodliwa część mitu Józefa Piłsudskiego, że Polacy nie potrafią się po prostu rządzić. Że gdyby Piłsudski w 26 roku tego zamachu nie zrobił, to Polska by już w ogóle upadła, bo to było totalne bezchołowie, partyjniactwo, złodziejstwo. No to jest właśnie nieprawda. Potrafili Polacy zbudować republikę i gdyby nie zamach majowy, gdyby nie działalność Piłsudskiego po roku 22, ta republika by funkcjonowała. Ona zdołała zbudować Gdynię, ona zdołała zrobić wielką reformę Grawskiego, przygotowała nawet reformę rolną i pewnie lepiej by się znacznie potoczyły losy polskie, gdyby nie ten nieszczęsny zamach stanu. Józef Piłsudski to nie jedyny twórca niepodległej Polski. Było ich kilku. Ludowcy mają swojego Witosa, socjaliści mają Piłsudskiego, narodowcy mają Romana Dmowskiego. I o Romana Dmowskiego chciałbym się zapytać, dlatego że o ile i Witos, i kilku innych twórców, socjalistów mają swoje pomniki i znajdują się na kartach polskiej historii w sposób znaczny lub znaczący, o tyle Roman Dmowski i narodowa demokracja jest za każdym razem pomijana i wpychana w tło. No, jest takie powiedzenie, jak Herkules kontra Plures, mawiali starożytni, czyli nawet Herkules nie wygra z bardzo licznymi przeciwnikami, a tu trzeba powiedzieć, że że przeciwko narodowej demokracji i tradycji się zawiązał taki sojusz niezwykle szeroki. Od komunistów z jednej strony po reprezentantów, powiedzmy, dzisiejszej, mówiąc językiem dzisiejszej sceny politycznej, po żelaznych pisowców z drugiej strony. Myślę, że jedyne, co łączy tak różne osoby jak Adam Michnik, Jarosław Kaczyński czy Waldemar Łysiak, to jest ta sama niechęć do endecji, ta sama nienawiść wręcz do niej i to samo oczernianie tej tradycji, wmawianie w ślad za sanacyjną propagandą, że narodowa demokracja to byli ugodowcy, którzy nie chcieli niepodległości Polski, którzy tylko chcieli umościć jakoś w ramach zaborów. To jest wszystko całkowitą nieprawdą, to wystarczy po prostu sięgać do tekstów kanonicznych. Ale powiedziałbym, że tak jak Józef Piłsudski miał wielkie szczęście w swoim życiu i również po śmierci, tak Roman Dmowski miał pecha. To tym szczęściu Piłsudskiego dużo w książce pisze, że on nawet jedno z mocn, to są słowa z dziecinnego dzienniczka Bronisława Piłsudskiego, brata starszego sławnego marszałka, który zapisał, że ten Ziuk ma szalone szczęście i zawsze cokolwiek zrobi, to mu wychodzi na dobre. Ziuk miał szalone szczęście, kiedy go Niemcy do Magdeburga wsadzili w 1917 roku. No powiedzmy, że trochę temu szczęściu dopomógł, bo przewidział, że już granice ugody się skończyły i trzeba zostać męczennikiem, ale kiedy potem właśnie z tego Magdeburga wrócił, to nie było wątpliwości, miał największy autorytet, bo był więźniem. No to taki odruch, prawda? Gomułka w sumie też był komuch, ale jak w 56 wyszedł z więzienia, czy był represjonowany, no. Znaczy też, przepraszam za słowo, też Piłsudski nie był komuchem, ale Piłsudski był w tej grze ugodowej do 17 roku i gdyby nie poszedł do Magdeburga, on byłby traktowany tak samo jak Rada Regencyjna, którą powszechnie lekceważono, bo powstała z niemieckiego nadania. I taki drugi Magdeburg w czasach PRL-u się przydarzył Piłsudskiemu, kiedy to
Z tych wszystkich ojców niepodległości, których pan wymienił, on był tym najbardziej niecenzuralnym. W podręcznikach historii, z których mi nie uczono historii w szkole, jeżeli to można nazwać nauką, Piłsudski był nazywany faszystą, prawda? On był jednoznacznie odrzucony, cała tradycja Piłsudskiego była w PRL-u zakazana. Właściwie dopiero Jaruzelski się próbował w 80-tych latach jakoś tam zreorientować, że był dobry Piłsudski, towarzysz Wiktor, a i ten zły potem już po 20-tych latach, który komunistów prześladował. Ale moje pokolenie co słyszało? Że komuniści go nazywają faszystą, że on bił komunistów. Oczywiście wszystkie represje, sanacje sprowadzano wtedy do tego, że Bereza, Kartuska, prawda, wszystko to były represje przeciwko komunistom. A więc rzecz miła Bogu, no powiedzmy sobie, i miła nam wtedy. Więc patrzyliśmy na Piłsudskiego jako na bohatera absolutnego. Natomiast Dmowski niestety doczekał się takich niechcianego potomstwa. Te ruchy narodowo-radykalne lat 30., które były w sumie frontą przeciwko Dmowskiemu. Ja przypomnę, że ostatnie zapisane słowa Dmowskiego przy skonaniu brzmiały: już mnie nie rozumieją. I to było właśnie o tych ówczesnych, tych narodowych radykałach. One się niestety doczekały takiej potem w PRL-u kolaboracji, którą był PAKS. I ten PAKS, no jednak Dmowskim wywijał. Dmowski ocenzurowany, przycięty, sfałszowany jako rzecznik porozumienia polsko-rosyjskiego, więc niby tam polsko-sowieckiego, był w całym czasie PRL-u używany. No i dzisiaj ma też oczywiście Dmowski przecież pomnik w Warszawie, ale wciąż jakby postrzegany jest przez tę grupkę kolaborantów, którzy się do niego przyszywali w czasach PRL-u i gdzieś tam ta dwuznaczność taka się pojawia, której nie ma w odniesieniu do Witosa, chociaż Witosa komuniści próbowali użyć, ale użyli nazwiska Witos, bo w PKW nie był jego brat steroryzowany przez NKWD. Natomiast no niestety właśnie wielu do dzisiaj, jak słyszę o Dmowski, no to mówi, że jest tym coś dwuznacznego, że to Dmowski prorosyjski, a tutaj są to pewne zaszłości, które publicysta, historyk musi prostować, wyjaśniać, przypominać ludziom, jak było naprawdę. Podziały, które funkcjonowały wówczas, funkcjonują dzisiaj. Podziały, kiedy nastąpił przewrót majowy i po wrześniu 1939 roku podział w drugą stronę, czyli przejmują władzę antypiłsudczycy, którzy rozprawiają się w obozie londyńskim w brutalny sposób. Tu mamy rzeczywiście też takie części historii naszej, której wolimy nie pamiętać, prawda? Wyspa Węży, Syrizę, potem Wyspa Węży, po prostu zemsta Sikorskiego na Piłsudczykach. On sam Sikorski i ludzie, którzy byli wokół niego, Kot, Modelski, to byli ludzie prześladowani przez sanację, więc oni potem, jest takie zapisane w dość wiarygodnym źródle dialog właśnie generała Modelskiego, ale który mówił: Iziu, nareszcie przy władzy, teraz my tym synom pokażemy. Tak, no, ale będąc wykładowcą w szkole wojskowej, Sikorski nie bardzo był prześladowany. No, był jednak wypchnięty, poza tym on się czuł obrabowany ze swojego dorobku, bo to przecież Władysław Sikorski, wbrew legendzie, był twórcą Legionów. Właściwie to był, szczerze mówiąc, jeszcze kto inny, ale powiedzmy z tej części wojskowej to Sikorski był twórcą Legionów, a w międzywojniu oczywiście odebrano mu to i do dzisiaj mówimy Legiony Piłsudskiego, chociaż Piłsudski ani Legionów nie stworzył, ani nimi nie dowodził, ani nawet ich nie uważał, nigdy ich jakby nie chciał. To w ogóle było wbrew niemu, to była koncepcja ugodowców działających w Austro-Węgrzech. No, w każdym razie tak, rzeczywiście tam te podziały były straszne, to była wojna domowa, która potem też jej ta zemsta Sikorskiego w gruncie rzeczy szkodziła sprawie polskiej, bo z Piłsudczykami rozprawiano się tak metodą po prostu po całości, więc nie tylko ludzie, którzy naprawdę jakieś jak naprawdę paskudnej pamięci postacie typu generała Dęba Biernackiego, tchórza i bandziora zwykłego takiego sanacyjnego, którego wtedy z wojska Sikorski wyrzucił w ogóle i właśnie trzymał go w tym obozie, no ale też ludzie zupełnie niewinni, których oskarżono o to, że Piłsudskiemu sprzyjali, byli wtedy represjonowani. Z tym, że te podziały, które są dzisiaj, to można powiedzieć, że to są podziały równie gorące, równie ostre. No jeszcze, chwalić Boga, nie doszło do wojny domowej, ale widzimy sami, że takie nastroje są, które by temu nawet sprzyjały, ale to są już podziały zupełnie inne. Myślę, że to wygasło, ta formuła często cytowana Jerzego Giedroycia, że Polską rządzą trumny Dmowskiego i Piłsudskiego, jest zupełnie
nieprawda. Zresztą Giedroyć mówił raczej o polskiej emigracji wtedy niż o tym, co się działo w kraju. To w kraju ten rachunek krzywdy został jakoś tam wygaszony, zapomniany. Ci ludzie, którzy się tam wtedy nawzajem niszczyli, wymarli gdzieś na emigracji. Część Piłsudczyków ginęła w więzieniach komunistycznych. Sikorszczycy też ginęli, Jendecy też ginęli i to wszystko gdzieś tam w 50-leciu PRL-u uległo w kraju zapomnieniu. Właściwie wrócił kult marszałka Piłsudskiego w latach 80., ale dzisiejszy podział to nie jest podział między tymi Piłsudczykami, czy Endekami, czy Ludowcami, prawda, jak to był przed wojną. To jest zupełnie inny podział z korzeniami PRL-owskimi. On się oczywiście jakoś tam odwołuje do dawnych spraw, ale jakbym miał mówić o trumnach Piłsudskiego, Nowskiego, to moim zdaniem one są dzisiaj po tej samej stronie. Po drugiej stronie jest trumna Róży Luksemburg albo generała Bessellera ewentualnie. No tak, ale nawiązując do dzisiejszych podziałów i tego, co pan powiedział o tym mieszaniu się haseł i mieszaniu się ideałów. Na przykład 11 listopada pod hasłami Piłsudczyków i Piłsudskiego maszerują narodowcy. Tak, to jest prawda, bo przecież samo wybór daty święta 11 listopada, no, były, przypomnę, to się stało już po śmierci marszałka Piłsudskiego, kiedy dyktatura sanacyjna, ona jednak nigdy nie miała szerokiej akceptacji. Trzeba było fałszować wybory, żeby rządzić, bo w uczciwie prowadzonych wyborach wygrywały i ludowcy, endecy, socjaliści, no to tam różnie się rozkładały te proporcje, ale generalnie sanacja nigdy większości za sobą nie miała. Legitymizował ją autorytet Piłsudskiego, a kiedy Piłsudski umarł, no trzeba było w sztuczny sposób ten autorytet jeszcze nadymać, rozdymać, tworzyć kult Piłsudskiego obowiązkowy. To doszło do bardzo obrzydliwych zresztą rozmiarów. To dzisiaj, jak się czyta prasę z końca lat 30., to wygląda równie groteskowo jak z czasów Stalina, prawda? To, co wtedy z Piłsudskim jego spadkobiercy wyprawiali. I wtedy też się narodził pomysł, żeby jako Dzień Odzyskania Niepodległości obchodzić 11 listopada, czyli dzień, kiedy Piłsudski objął Ministerstwo Obrony, czy Ministerstwo Spraw Wojskowych, to się chyba nazywało, w rządzie Rady Regencyjnej, w rządzie, który zresztą od początku, jeszcze jak Piłsudski był w Magdeburgu, on był tworzony w październiku i od razu zostawiono tę tekę wolną dla Piłsudskiego. Z tym, że oczywiście Piłsudski nie zamierzał być ministrem obrony, więc on ogłosił się naczelnikiem państwa i to zostało jakby Rada Regencyjna musiała to przyjąć do wiadomości, a później Sejm Ustawodawczy to zalegalizował, potwierdził jego władzę. Ale oczywiście ten proces dochodzenia do niepodległości był dłuższy. O niepodległość ogłosiliśmy 7 października 1918 roku tak naprawdę, więc powinniśmy obchodzić 7 października, ewentualnie obchodzić luty 1919, czyli rocznicę zebrania się Sejmu Ustawodawczego. 11 listopada naprawdę nic się ważnego nie stało, nawet przybycie Piłsudskiego do Warszawy wbrew legendzie to było 10 listopada, więc wyznaczono taką datę. A to, że dzisiaj nawet narodowcy ją obchodzą, to właśnie dowodem tego, że w gruncie rzeczy to nie ma dzisiaj znaczenia, czy będziemy obchodzić to święto 6 października, czy 7, czy będziemy obchodzić 11 listopada, czy byśmy obchodzili 15 sierpnia, na przykład też rocznica bitwy pod Warszawą byłaby pewnie lepszą okazją. Ważne, że mamy to święto. Przyjęła się taka data, no to chyba nie ma sensu z tym walczyć. Ja też uważam, że nie ma sensu z tym walczyć i też obchodzę 11 listopada jako Dzień Niepodległości. Bez względu na to, co wiem na temat, no powiedzmy, pewnej nietrafności tej akurat, a nie innej daty. No, jest też 6 sierpnia, czyli dzień wymarszu pierwszej kadrowej. No i pamiętam, że jak już komuniści w zdychającym PRL-u się zgodzili na to, żeby obchodzić odzyskanie niepodległości w 1918 roku, bo w 1988 wypadała okrągła rocznica, to chcieli obchodzić 7 listopada, bo to było powstanie rządu Daszyńskiego, rządu lubelskiego, który był lewicowy. Co prawda rząd Piłsudskiego, Maraczewskiego był jeszcze bardziej lewicowy, a jeżeli już, to pamiętajmy, że 5 listopada powstał rząd krakowski, Witosa, więc właściwie jeżeli już, to wtedy. Także no właśnie, nie ma chyba sensu już dzisiaj bawić się w szczegóły, to jest bardzo ciekawe dla hobbystów, ale przyjęło się, że obchodzimy nasz Dzień Niepodległości 11 listopada. Myślę, że też na wybór tej daty, oprócz tego, że ona była związana z Piłsudskim, wpłynęło to, że cały świat obchodził wtedy 11 listopada jako rocznicę zakończenia I wojny światowej i myśmy ten
znaczy wielkiej wojny. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to niestety była dopiero pierwsza i że jeszcze będzie po niej druga. Więc jak to rocznicy wielkiej wojny obchodzone 11 listopada i myśmy się ze swoim Dniem Niepodległości wpisali w to. No i niech już tak zostanie oczywiście. Lubimy świętować, lubimy manifestować swoje przywiązanie do tradycji narodowych. Ale jednocześnie mamy takie cechy, które pozwalają o nas mówić, że jesteśmy pieniaczami, że budujemy polskie piekło, że wywołujemy wojnę polsko-polską. I te cechy właściwie nie są cechami współczesnymi, współcześnie wykształconymi. One się pojawiały już od pierwszych lat państwowości polskiej. No tak, ale czy w innych narodach się nie pojawiały? My akurat byliśmy szczęśliwie tym krajem, który przez wiele wieków żadnych wojen domowych nie toczył. Na przykład Niemcy się tłukli między sobą bez przerwy, wojna stuletnia, Francuzi i inni. Więc dla mnie ciekawe jest co innego, że my z tych różnych tradycji, do których możemy nawiązać, wybieramy no nie te, z których tak naprawdę powinniśmy być dumni. Bo jeśli mówimy na przykład o odzyskaniu niepodległości, przecież to było mistrzostwo polskiej organizacji. To, że wielu polityków, często reprezentujących skrajnie odmienne perspektywy, współpracowało ze sobą bardzo zgodnie. I to, że był Piłsudski w Warszawie, a Dmowski w Paryżu, to jest tylko jeden z przykładów, bo i bez Witosa też by nie było wolnej Polski. I Daszyński, socjalista, który prawda, głosił jeszcze przed wojną program taki bardzo rewolucyjny, raczej lekceważący kwestie narodowościowe, też zrozumiał konieczność tego współdziałania i też bardzo wiele tu włożył do tej wspólnej puli, ale przede wszystkim z trzech zaborów w błyskawicznym tempie stworzyć jedno państwo, które w ciągu kilkunastu miesięcy, państwo straszliwie spustoszone, bo straty nasze materialne i ludzkie w czasie wojny były ogromne. Samych, prawda, z tych terenów, które potem weszły w skład Polski, przez 4 lata wybrano 3 miliony rekrutów. Ponad milion z nich już do domów nie wróciło, albo było ciężko okaleczonymi ludźmi. Więc w tak spustoszonym kraju z niczego zorganizować milionową armię, która w 1920 roku Polskę obroniła, to naprawdę to jest mistrzostwo świata. To było coś niewiarygodnego. Cud polskiej organizacji, mądrości politycznej, sprawności takiej. Nie chcemy o tym w ogóle pamiętać. Wolimy sobie opowiadać bajkę, że przyszedł Piłsudski i obstryknął palcami, niepodległość się sama zrobiła i potem, prawda, wmawiać sobie, że my Polacy nic nie umiemy, tylko musimy czekać na jakiegoś takiego męża opatrznościowego, co przyjdzie, będzie mądrzejszy, pokaże nam, co trzeba robić, silną ręką, taką ojcowską ręką pokieruje, nawet pasem przyleje czasem jak trzeba, bo to tak sobie wyobrażamy. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego my sobie tę naszą historię opowiadamy wbrew faktom właśnie jako historię takiego niedorosłego, niedojrzałego narodu, który musi mieć jakiegoś ojca opiekuna, a nie tak, jak sobie opowiadają historię Anglicy, Amerykanie, prawda, którzy mówią we can, my możemy, my umiemy. Wielokrotnie pokazaliśmy sobie, że umieli, że umiemy. A my sobie wmawiamy, nie, my musimy, o, gdyby tak Piłsudski się nowy narodził, o, to by nam pomógł, a tak to my, co my możemy, tu zawsze jest bardak, my się zawsze kłócimy, my nic nie potrafimy. No to mnie rzeczywiście doprowadza do złości i stąd takie książki jak ta, o której mówimy. Ale to jest nawiązanie do myśli i ideałów pierwszej Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Szlacheckiej, Złotej Wolności Szlacheckiej, wtedy, kiedy pan na zagrodzie równy wojewodzie, a Polska nie rządem stała, a wolnością obywateli. No też znowu, Arysban, to też znowu można tę historię opowiadać jednak zupełnie inaczej, bo no tak, no ta sarmacka cywilizacja uległa pewnej degeneracji, zwłaszcza w wieku XVIII, ale my znowu patrzymy na nią oczyma zaborców, którzy opowiadali nam naszą przeszłość tak, że nowy Polacy, dzikusy, Irokezi Europy, jak to stary Fryc mówił o Polakach, że trzeba tych biednych Irokezów Europy ucywilizować, prawda? Więc wy Polacy tutaj sami się nie umieliście się w liberum veto, anarchię, prawda? Bardak jeden wielki, dopiero zaborcy was ucywilizowali. Pamiętam rok czy dwa lata temu jakiś artykuł jakiegoś mędrka w Gazecie Wyborczej, który właśnie tak twierdził, że to rozbiory dopiero nas ucywilizowały. Myśmy wcześniej po drzewach chodzili w ogóle. A prawda jest taka, że cywilizacja wieku XVI, jeszcze początku XVII, była wspaniałą, świetnie funkcjonującą republiką, przy której ówczesne zamordyzmy zachodnioeuropejskie to była dzicz po prostu.
Myśmy to stracili wskutek szeregu wojen, wskutek katastrof od nas niezależnych. Tu istotną rzeczą, na przykład zupełnie zapominaną, było to, że w XVII wieku nastąpiło gwałtowne ochłodzenie klimatu. Ono po prostu kompletnie podcięło korzenie polskiej gospodarki. Sprawiło, że małe gospodarstwa rolne przestały się opłacać, trzeba było je wyprzedawać. Powstały ogromne fortuny magnackie i stąd się narodziła ta oligarchia XVIII-wieczna, bo tak naprawdę Polski wcale nie zgubiła wolność złota ani żadna inna i Polski nie zgubiła liberum veto, które dzisiaj obowiązuje na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych, tylko Polskę zgubili magnaci, zgubiła nas oligarchia i to, że każdy Radziwiłł, Sapieha, Pac czy inny Lubomirski prowadził własną politykę międzynarodową i to państwo zostało po prostu przez nich rozdarte. Więc znowu opowiadamy sobie tę historię w sposób, który nas upokarza, mimo że prawda wcale taka nie jest. A jaka jest prawda w takim razie? Jacy my jesteśmy tak naprawdę? Jakim? Prawda jest taka, że nie jesteśmy gorsi ani lepsi od innych narodów. Mieliśmy trudną historię i to nas różne złe nawyki zrobiło, ale mamy w tej historii wspaniałe przykłady. Jednym z nich jest to odzyskanie niepodległości w roku 1918 roku, a zwłaszcza jej obronienie w kilku latach następnych. Mamy wspaniałe przykłady tego, że potrafimy się sami rządzić i potrafimy pójść po rozum do głowy. No, mam nadzieję, że to nam się, że jeszcze tego chodzenia po rozum do głowy recydywa kiedyś nastąpi. Słynie pan z głosów krytycznych wobec rzeczywistości obecnej, współczesnej. Ja to tak mówię o sobie, że ja z zawodu jestem pies łańcuchowy. Ludzie po to mają psa, że jak złodziej idzie, to pies ma szczekać, więc jak ja widzę coś złego, to mam hałasować. No i to jest mój zawód jako dziennikarza, a nie chwalić. Od chwalenia są inni. Pies szczeka, karawana idzie dalej. No nie, no mam nadzieję, że jednak dobry pies czujnik, jak to nazywano w dawnych czasach, jest w stanie gospodarza pobudzić do jakiejś akcji i sprawić, żeby złodzieje bezkarni nie byli złodzieje. Mówię tak oczywiście w sensie szerokim, metaforycznym. Czas biegnie nieubłaganie. Musimy już kończyć. Państwa i moim gościem w studio był dzisiaj, w studiu na stadionie PGE Narodowym, był Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję serdecznie. Ja żegnam się z Państwem, Jerzy Lipski. Autopromocja. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menedżerów w audycji Ludzie Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po godzinie 15.30. No justice! We will make America great! Brexit means Brexit. Nowe konflikty, nowe sojusze, nowe wyzwania. Siły naszej obcej rodziny, Rosji. Polska i Niemcy to ważni partnerzy. Sprawy, które mają wpływ na nasze życie. Ważne pytania i ważne odpowiedzi. Czy uda się utrzymać Irak? Czy Europa powinna przeciwstawić się? Szerokie zmiany już się zaczęły. Zobaczymy, co dalej będzie, w którym kierunku sprawy się potoczą. Od poniedziałku do piątku po 12.30 magazyn międzynarodowy Świat w południe. Zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Autopromocja. Zbliża się godzina pierwsza, tu Polskie Radio 24. Za moment najważniejsze informacje i te informacje z Londynu. Niespokojna noc dziś w Londynie. Furgonetka wjechała w grupę pieszych w Londynie. Do tego incydentu doszło około 2 godzin temu na moście londyńskim. Według niepotwierdzonych informacji kilka osób zostało rannych, ale również pojawiały się informacje w brytyjskich mediach, że osób rannych może być nawet 20. O pierwszych doniesieniach z Londynu korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Według
pierwszych relacji biały van kierujący się na południe miasta zjechał na chodnik, taranując ludzi. Jechał około 80 km na godzinę. Rozmawiałem z paroma świadkami. Wydaje się, że w Bawie nieopodal mogło dojść do ataku nożem. Ludzie mówią też o strzałach, które rozległy się w całej okolicy. Mówi reporter BBC, który był akurat na miejscu. Stacja London Bridge została zamknięta, okolica wyłączona z ruchu. Pierwsze relacje świadków zgodne są co do jednego. Reakcja policji była błyskawiczna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Według Sky News incydent w Londynie ma charakter zamachu terrorystycznego. Z kolei reporterka BBC, która była w miejscu zdarzenia, relacjonowała, że widziała skutego kajdankami mężczyznę zatrzymanego przez policję. Jednocześnie BBC podaje, że według policji poszukuje ona trzech sprawców, którzy mogą być uzbrojeni. Brytyjskie media przekazały również, że świadkowie słyszeli strzały. Mogły one zostać oddane na przykład przez policjantów. Według ostatnich doniesień doszło do w sumie trzech incydentów. Pierwszego na moście londyńskim, drugiego na targu Borough Market, który jest w pobliżu mostu, a trzeci miałby się pojawić na Vauxhall w Londynie. Nie ma informacji, nie jest jasne, czy te dwa oddzielne incydenty, te trzy już w zasadzie, czy są to oddzielne incydenty, czy jest to jeden, który odbywał się na przestrzeni kilkuset metrów, które dzielą te miejsca. Szczegółowy przebieg zdarzenia na razie nie jest potwierdzony przez policję. Na te informacje cały czas czekamy, a teraz łączymy się z doktorem Maciejem Milczanowskim, ekspertem do spraw międzynarodowej polityki bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Panie doktorze, Sky News podaje, że incydent może być zamachem terrorystycznym. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji, które potwierdzałyby, że to właśnie zamach. No ale czy pan przychyliłby się do takiej opinii po tych informacjach, które do nas napływają z Londynu? No myślę, że nie ma wątpliwości większych, tym bardziej, że właśnie te komentarze tam z miejsca zdarzeń no, są jednoznaczne, że to jednak jest zamach terrorystyczny, tym bardziej, że pojawiają się informacje o innych jeszcze zdarzeniach podobnego charakteru, więc no zapewne tak, tym bardziej, że no mamy takie, widzimy takie fale podobnych zdarzeń. Mieliśmy w Niemczech jeden po drugim zamachy, mieliśmy we Francji, teraz czas na Anglię, gdzie tak samo zamachy zderzają się jeden po drugim w różnych odstępach czasu, ale jednak w obrębie właśnie tej Wielkiej Brytanii, to takiego serca Wielkiej Brytanii, gdzie no te zamachy, tak jak mówię, w różnych odstępach czasu, ale jednak w tym samym kraju, na podobnym jakby podłożu i no i metody są bardzo takie no schematyczne. No właśnie, pojawia się jeden element, tak, czyli użycie samochodu. Samochodu albo ten drugi przypadek noża, tam kiedyś było maczety. Czyli w zasadzie razem narzędzi dostępnych dla każdego. Tak, bo mieliśmy kiedyś bardzo zorganizowane, takie logistycznie ułożone zamachy, które dużo kosztują, one mogą wywrzeć większy efekt, ale łatwiej je wykryć. No i mieliśmy tą odezwę Państwa Islamskiego tam półtora roku temu, kiedy oni powiedzieli właśnie: wychodźcie na ulicę, zabijajcie tym, co macie pod ręką. I oni to dosłownie robią. Przy czym też to nie jest tak, że ci ludzie tak po prostu wychodzą z domów i nagle zabijają. To oni są w jakiś sposób też sterowani. Ja nie mówię, że wprost dostają rozkaz i zabijaj, ale no, taki poziom stymulacji im się podnosi cały czas i w pewnym momencie to osiąga stan już taki, że po prostu oni już są gotowi. I wtedy tylko wyszukują miejsca, obserwują jakiś teren i sobie planują zamach. W kontekście tego, co pan mówi, że obecnie zamachów dokonuje się w inny sposób, czyli w taki łatwiejszy, nie trzeba tego długo planować. Czy my możemy jeszcze w jakikolwiek sposób bronić się przed takimi zamachami? Oczywiście, że tak. I ja bardzo nawołuję właśnie także państwa w mediach, żebyście nie pozwalali politykom właśnie mówić na takich słów, że nic się nie da zrobić, że musimy się przyzwyczaić do terroryzmu. No nieprawda. Jest naprawdę wiele możliwości działania.
to powiedzmy o nich, politycy... co konkretnie powinniśmy jako obywatele robić. Na przykład mieszkając w Londynie, tak? Wielu Polaków mieszka w Londynie. Teraz pewnie nie śpią spokojnie, bo zastanawiają się, czy ich bliscy są spokojni. Czy we Francji, czy w Niemczech. Na szczęście te ataki nie dotknęły Polski. Ale jak zachować się w takiej sytuacji, kiedy zaczyna coś się dziać? To znaczy, żeby zabezpieczyć się przed zamachami, no to nie bardzo obywatele, to raczej służby, to raczej właśnie politycy i tutaj oni nie mogą czekać na ten ostatni element już samego zamachu terrorystycznego, bo wtedy rzeczywiście jest bardzo trudno wykryć oczywiście takie zdarzenie, że ma do niego dojść. Natomiast można wcześniej wykrywać właśnie skupiska takich ludzi, czy powiedzmy informacje, jakie przekazują te informacje, one się pojawiają zarówno w sieci, jak i w różnych rodzaju obiektach, w których ci ludzie się spotykają. I przecież te środowiska są przez policję czy przez służby namierzane, bo niech pani zauważy, czy państwo nie zauważcie, że zawsze po tego typu zamachach policja doskonale wie, gdzie pójść, gdzie robić. No czasem się zdarza, że rzeczywiście dłużej szukają sprawców, ale zwykle